Konferencja generalnie jest poświęcona nowym technologiom, zastosowaniem nowych technologii w technice lotniczej, ale traktuję szerzej. Jeżeli mówimy o nowych technologiach lotniczych, to w zasadzie w każdym obszarze związanym z lotnictwem możemy je odnaleźć. Doskonałym przykładem są bezpilotowce, sensory stosowane na bezpilotowcach, współczesne samoloty transportowe, czy też samoloty General Aviation szkoleniowe. In the air transport, we should understand that we have four topics. The most important are safety. The second, and it is as well important, is economics. Then we have environment. And last but not least is a comfort. Nie wolno nam poświęcać bezpieczeństwa na potrzeby odbicia się ekonomicznego. I jeżeli nasze plany rozwojowe, plany odtworzenia naszego rynku, odtworzenia naszego potencjału rynkowego zagrażałyby przekroczeniem tych barier, powinniśmy poszukać innych kierunków. I to jest moim zdaniem w tym momencie niesłychanie ważne. Najważniejszym tak z tematów, które w tej chwili nas dotykają, to są ceny energii. Ceny energii, które pozwalają funkcjonować portowi lotniczemu, ale również ceny paliw, które ceny i rodzaje paliw lotniczych, które są obecnie użytkowane przez przewoźników lotniczych. Rozwój elektrycznych napędów, które umożliwiałyby przemieszczanie się w powietrzu, to jest jeszcze kwestia przyszłości. Bardzo ważną kwestią będzie ogólnie pojęta ochrona środowiska.